Siema, witajcie w dzisiejszym odcinku. Na samym wstępie chciałbym wam podziękować za odbiór poprzedniego filmu, bo szczerze mówiąc przerósł on moje najśmielsze oczekiwania i bardzo mi miło, że wbiliście tyle wyświetleń i tyle łapek w górę. Dzisiaj natomiast chciałbym was poprosić o to, żebyście zostawili pod spodem komentarz, w którym napiszecie, jaka jest wasza ulubiona epoka historyczna, a myślę, że wtedy pojawi się jakaś seria związana właśnie z epoką, którą będziecie najczęściej wymieniać. W tym filmie chciałbym omówić legendę spartańską, która bardzo mocno zakorzeniła się w naszej świadomości i chociażby na podstawie filmu 300, no ten mit po prostu urósł do takiej rangi, że jest to ranga ogólnoświatowa i Sparta jest znana już na całym świecie jako największa potęga militarna w historii, ale musimy się zastanowić, czy to wszystko na pewno było prawdą i czy ma potwierdzenie w źródłach historycznych. Pierwszym czynnikiem, który może podważać właśnie istnienie takiej wielkiej Sparty, jest to, że po prostu brakuje nam konkretnych pisanych źródeł historycznych, tak jak jeżeli mamy inne epoki typu średniowiecze czy chociażby już młodsze lata, to mamy zachowane jakieś pisma, książki czy zwoje papirusu. Natomiast w przypadku Sparty jest to bardzo trudne do oceny, bo większość spisanych tutaj dzienników i tak dalej pochodzi właśnie z czasów rzymskich, czyli epoki, która była już zdecydowanie później niż wielka Sparta. Odnośnie jeszcze braku źródeł warto zwrócić uwagę na to, że historycy dzisiaj powinni kierować się zasadą jeden świadek równa się żaden świadek, bo nie mając kompletnie żadnych argumentów ani wspomnień osób, które mogłyby być wiarygodnym źródłem, po prostu musimy zakładać, że większość z tych rzeczy została albo sfabrykowana, albo podkolorowana na potrzeby właśnie stworzenia tak pięknej opowieści o Sparcie. Odnośnie Sparty narosło wiele mitów i legend, lecz dużą część z nich wytworzyli sami Spartanie, którzy po prostu byli zakochani w swoim kraju i dążyli do tego, aby jego historia trwała już na wieki. No i jak widać, bardzo dobrze im to wyszło. A jak dzisiaj jest przedstawiany mit Wielkiej Sparty i ich legenda? Otóż możemy się posłużyć bardzo dobrym przykładem filmu 300 w reżyserii Zacka Snydera, który ukazuje bitwę pod Termopilami, w której Spartiaci bohatersko bronili wąwozu termopilskiego. No otóż film, sam kontekst historyczny ukazuje bardzo dobrze i całe tło wydarzeń jest pokazane w poprawny sposób. Natomiast te wszystkie ujęcia typu slow motion. This is Sparta! Właśnie to pokazanie, jak Spartanie byli przygotowani do walki, jak oni bohatersko walczyli, miałem na celu właśnie ukorzenienie, a raczej zakorzenienie w nas i utrwalenie tego wielkiego mitu, który ma potwierdzać, że Sparta była taka wielka, silna i że Spartanie to byli najlepsi ludzie w historii, że same takie koksy. No oczywiście wiadomo, że raczej tak nie było, że wszyscy byliby wyżyłowani i cały czas tylko siłownia. Oczywiście starożytna siłownia i jej odmiana. Natomiast tutaj musimy przejść do chyba czynnika kluczowego dla Sparty, czyli do wychowania spartańskiego. Otóż w naszej kulturze i historii przyjęło się, że było to chyba najbardziej rygorystyczne wychowanie w historii, a na pewno w starożytności, bo wpływało na losy człowieka już od samego początku jego urodzenia. Ale czy to na pewno było prawdą? W tym aspekcie musimy zacząć od wielkiej retry, czyli prawa ustanowionego przez Likurga, który podobno żył w IX lub VIII wieku przed naszą erą. Czemu użyłem słowa podobno? No, prawdopodobnie Likurgów było kilku, a nie jeden i był to pewna grupa osób, która po prostu spisała i ustanowiła to prawo, a w popkulturze naszej wyhodowanej oczywiście na podstawie rzymskich relacji ze Sparty przyjęło się, że Likurg był jeden, był to znakomity prawodawca, a Wielka Retra odmieniła Spartę na zawsze. I czym właściwie była Wielka Retra? No było to prawo ustanowione przez prawdopodobnie grupę osób, jak już wspomniałem, które odnosiło się do życia Spartan. Miał wpływać od samego początku na losy dziecka, zaczynając od
selekcji dzieci narodzonych. Miało to wyglądać w ten sposób, że ci, co są zdolni i zdrowi już od najmłodszych lat do takiego katorżniczego wychowania, po prostu przeżyją, a ci, co mieli jakieś choroby czy też wady, po prostu zostawali porzucani. Oczywiście Spartanie nie zabijali tych dzieci, żeby nie zaznać jakiejś skazy religijnej. No i wydaje się, że to prawdopodobnie była prawda, natomiast nie było to aż tak rygorystyczne, ponieważ Spartanie mieli wybór. Mogli to dziecko spokojnie wychowywać najprawdopodobniej, a to, że to było tak okrutne, zakorzeniło się i zostało sfabrykowane na przestrzeni dziejów. Obecnie nie mamy żadnych źródeł, które by potwierdzały to, że już od 7 roku życia dzieci były skoszarowane, a raczej większość historyków zaczyna opowiadać się za tym, że po prostu dzieci były ćwiczone, ćwiczyły po lekcjach, ale też w jakichś tam zajęciach szkolnych, wczesnoszkolnych, tak można w tej prymitywnej szkole to nazwać, uczestniczyły. No i po prostu to nie było wszystko aż tak rygorystyczne. Oczywiście pewne zasady i pewien ten rygor zostawał zachowany, no bo jednak ludzie by nie byli chyba zdolni do wymyślenia aż takich kłamstw na temat Sparty. Natomiast no, znowu pewna część została tu podkolorowana i to w bardzo mocny sposób, który jak widać bardzo dobrze się zakorzenił w naszej kulturze. Ale dlaczego? Otóż Rzymianie byli bardzo, bardzo sprytnymi osobami. Nie dość, że ściągnęli, zmałpowali większość zwyczajów i zabytków od Greków, to jeszcze potrafili z ich w sumie największej świętości, czyli Sparty, uczynić jedną z największych atrakcji turystycznych dla Rzymu. No i wtedy zaczęło się to budowanie mitu, który dzisiaj już znamy właśnie pod postacią tych filmów 300 i tak dalej, i tak dalej. Te, które mówią o tym, że chociażby matki wręczały swoim synom tarcze, kiedy szli na bój, one były zapłakane, oni nie mogli przeżyć rozłąki z domem. To wszystko bardzo ładnie brzmi, ale no nie mamy tego odzwierciedlonego w żadnych źródłach i musimy przyjąć tutaj opinię krytyczną, żeby zachować powagę i po prostu być dobrymi historykami. Kolejnym mitem może być też to, że Spartanie wymyślili powiedzenie wrócić z tarczą lub na tarczy. Oznacza to po prostu, że wrócić z boju będąc zwyciężonym lub też zwyciężyć w boju. Oczywiście prawdopodobnie jest to też kolejny mit i kolejna jakaś legenda spartańska, bo no, nie wymyślili oni po prostu tego powiedzenia i nie wzięło ono się od Spartan i wykształciło ono się po prostu raczej na przestrzeni wieków. Tak samo jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że w naszej popkulturze i tutaj w kręgach historycznych panuje duże przekonanie, że Spartanie po prostu zwyciężali każdy bój, że byli takimi koksami, no i każdy się ich bał, każdego lali i byli strasznie okrutni. No oczywiście była tylko zwykła armia, to byli tylko zwykli ludzie i jak każdy po prostu czasami ponosili porażki, przegrywali, no bo to jest wpisane w nasze DNA i człowiek jest zbudowany na zwycięstwach, ale też na porażkach i o tym musimy pamiętać. No i dobrnęliśmy do brzegu, ostatni punkt tego odcinka, czyli nawiązanie do XX wieku. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał tutaj o historii właśnie ubiegłego stulecia. No i Sparta znalazła tutaj odzwierciedlenie w III Rzeszy. Dowódca Einsatzgruppen, czyli SS, najokrutniejszych oddziałów w całej armii niemieckiej, Heinrich Himmler był wręcz zafascynowany Spartą. Dlatego tak wyglądało całe wychowanie, przygotowanie młodzieży, czyli Hitlerjugend, już wpajanie tej kultury, tego rygoru i porządku od najmłodszych lat, właśnie było odzwierciedleniem Sparty. Na każdym kroku możemy znaleźć właśnie tę kontrolę państwa. No tutaj jest taka analogia między tymi faktami i patrząc na wypowiedzi tych dygnitarzy niemieckich, no trzeba po prostu wiedzieć, jak ten mit zadziałał na ludzi i co mniej więcej pchało ich do takich, a nie innych działań. No i to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie ten film i zostawcie suba na kanale wraz z dzwoneczkiem pod spodem. No i w następnym filmie przeniesiemy się troszeczkę dalej i porozmawiamy sobie o czasach bliższych naszej epoce, ale jeszcze nie zdradzam o jakich. Zostawimy tutaj tajemnicę. Przypominam o tym, żebyście zostawili komentarz z Waszą ulubioną epoką historyczną.
a wtedy epoka, która będzie się najbardziej pojawiać, prawdopodobnie zostanie przeze mnie omówiona w jakiejś serii, w jakiś ciekawy sposób. Może porozmawiamy sobie o jakimś życiu codziennym, jakichś nieznanych wydarzeniach, ale no zobaczymy, o czym zadecydujecie. Także jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego odcinka i trzymajcie się. Siema!